W szkołach podstawowych Tczewa odbyły się uroczystości związane z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. Z kamerą wybraliśmy się do 3 tczewskich placówek. Październik jest miesiącem, kiedy w tczewskich podstawówkach odbywają się uroczystości pasowania na ucznia. Z kamerą wybraliśmy się do szkół podstawowych nr 2, 4 oraz 5, żeby zobaczyć, jak to wydarzenie zostało zorganizowane w czasie panujących obostrzeń sanitarnych. Panie dyrektorze, jak przebiegało pasowanie w czasach epidemii? No pomimo takich ciężkiego okresu, pomimo zamknięcia szkoły jakby dla rodziców, no staramy się tutaj pracować normalnie i nie mogło zabraknąć w tym roku również pasowania na uczniów, pierwszoklasistów. Pasowanie oczywiście objęte wszelkimi rygorami bezpieczeństwa. Podzieliliśmy klasy na zespoły. Impreza odbywa się w kilku rzutach. Zachowane są odstępy, dezynfekujemy dłonie, no i chyba tyle. Ilu uczniów przystąpiło do pasowania w tym roku? Blisko 100 uczniów, 4 klasy, 2 klasy pływackie i 2 klasy integracyjne. Jak teraz w czasie pandemii wygląda pasowanie na ucznia w szkole podstawowej? No niestety, w związku z panującą pandemią nie mogliśmy zorganizować tego w sposób tak bardzo uroczysty, jak do tej pory realizowaliśmy. Zrobiliśmy to po prostu z podziałem na każdą klasę oddzielnie. Łącznie w dniu dzisiejszym pasowaliśmy 87 uczniów, którzy, tak jak powiedziałem, podczas pasowania stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. Czy rodzice byli obecni na pasowaniu? Niestety, w związku z pandemią nie mogli być obecni, ale informacja oraz sprawozdanie z dzisiejszego pasowania będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły i każdy rodzic będzie mógł zobaczyć, jak się to odbywało. W naszej szkole dzisiaj odbyło się pasowanie na ucznia. Udział w nim wzięły 2 klasy, to jest 43 osoby. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki. Odbyło to się pojedynczo. Klasa pierwsza A oddzielnie miała i klasa pierwsza B. W sali lekcyjnej dzieci ślubowały i zostały dzisiaj uczniami naszej szkoły, szkoły podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie. Rodzice nie zostali wpuszczeni do szkoły, tylko przyjmowaliśmy w drzwiach wszystkich uczniów i nauczycielki dalej już zajęły się naszymi uczniami.